funky. Hejka wszystkim, ja jestem Ada i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie, w którym zrobimy sobie razem najlepsze strony do bullet journala na powrót do szkoły według mnie, takie, które ja zawsze robię i które najbardziej lubię. Na początku zaczniemy sobie od zrobienia kalendarza szkolnego na cały rok, żeby zobrazować sobie każdy miesiąc dokładnie i dodatkowo móc zaznaczać w nim jakieś ważne rzeczy typu wolne dni, więc ja robię swój kalendarz i obtaczam go w taką ramkę, żeby wszystko wyglądało bardziej zwięźle. Każdy miesiąc zaczynam od nagłówka, który jest moim ulubionym, czyli najpierw piszę nazwę miesiąca mazakiem, drukowanymi literami, a potem poprawiam go długopisem, takimi pochylonymi, pisanymi i połączonymi kreskami. Robię też szkic kalendarza, żeby wszystko było równo i na swoim miejscu i kiedyś często mi się zdarzało tak, że na przykład się pomyliłam i o kratkę dalej miałam jakąś cyfrę czy coś, dlatego teraz wolę z tym uważać i nie zaczynać wszystkiego od nowa. Gdy każdy miesiąc potraktowałam już tak samo, przechodzę do wypisania sobie po kolei wszystkich dni każdego miesiąca. Teraz wszystko sobie zmazuję, żeby nie było tych linii dookoła i zostawiam taki pusty kalendarz. I oczywiście najważniejsza część, czyli zaznaczenie sobie wszystkich weekendów na inny kolor w moim przypadku i dni wolne, które też oznaczam sobie inaczej, żeby jakoś to sobie rozdzielić. Gdy pierwszą stronę mamy już ze sobą, przechodzimy do kolejnej, która jest równie ważna i jest to plan lekcji, czyli najważniejsza rzecz w szkole, bo wiadomo, trzeba wiedzieć, gdzie ma się jakie lekcje. Także ja robię sobie szablon, wybrałam zeszyt w drugą stronę, bo jak tamtą próbowałam narysować, to wychodzi mi strasznie mało i mi się nie mieścił, a ja lubię taki prosty, dlatego odwróciłam go sobie, robię nagłówek i robię sobie taki ogromny, żeby wszystko dobrze widzieć. Teraz podpisuję sobie każdy numer lekcji oraz skrótami dni tygodnia. Na początku każdy przedmiot chciałam sobie zapisać innym kolorem, żeby to się bardziej odróżniało i takie wersje planu też mi się mega podobają. Ale jednak jak tak zaczęłam pisać po prostu czarnym długopisem, to stwierdziłam, że podoba mi się taka minimalistyczna wersja i taką zostawiłam. Ale dla kontrastu na przykład rok temu sobie pogrupowałam przedmioty na ważne, mniej ważne, no i takie wiece typu WF i w ogóle co tam są średnio ważne i sobie tak zamalowałam i po prostu patrzyłam, kiedy mam lżejszy, a kiedy cięższy dzień. I teraz zrobimy dosyć ciekawą stronę, ponieważ ma ona nam służyć do zapisywania, ile czasu dziennie poświęcamy na naukę danego przedmiotu i potem powstaną nam z tego takie wykresy, dzięki którym będziemy mogli sobie porównać, kiedy leniuchowaliśmy, a kiedy się przykładaliśmy bardziej. I tutaj każdy miesiąc dzielę sobie na 4 tygodnie i na początku chciałam zrobić taki jeden duży wykres na cały miesiąc, ale jednak stwierdziłam, że fajnie to będzie wyglądać, jak podzielę to sobie na tygodnie, także osobno sobie każdy rozpisuje.
zrobię oczywiście nagłówek do tego wszystkiego moim ulubionym stylem i tak samo robię z każdym tygodniem. I jak już mamy wszystko gotowe, to przechodzimy do legendy, aby wiedzieć, który kolor jest do jakiego przedmiotu. Także ja robię sobie zakreślaczami, których do tego będę używać, paski i zaraz je sobie dokładnie podpiszę, co jest od czego. I teraz przechodzimy do chyba najważniejszej strony, czyli strony, która posłuży nam do zapisywania, kiedy mamy jakieś sprawdziany, kartkówki, duże prace domowe, czy jakieś po prostu duże rzeczy do zrobienia. Więc zaczynamy sobie standardowo od narysowania kalendarzy na każdy miesiąc. Ja też każdemu dodaję taki fajny nagłówek, jakby 3D. Ostatnio w papierniczym znalazłam takie brokatowe, pastelowe mazaki, kompletnie przez przypadek i totalnie je uwielbiam i najchętniej bym sobie cały bullet journal nimi wypisała, no ale ograniczam się trochę. Gdy już mamy przygotowany kalendarz, rysujemy linie, które posłużą nam do opisywania zaznaczonych dni. Ja stosuję takie same kolory do przedmiotów jak wcześniej i zaznaczam sobie danym kolorem dni, w których coś się odbędzie i obok sobie rysuję takie same kółeczka i każdy podpisuje, co wtedy się dzieje. Ja przez większość życia byłam osobą, która totalnie zawsze wszystko umieszczała w swojej pamięci i no nie zawsze to działało, także takie zapisywanie wszystkiego mega mi pomaga, żeby się lepiej zorganizować. I teraz jesteśmy przy stronie miesiąca ostatecznego, czyli całej stronie poświęconej majowi i moim maturom. Na ten wyjątkowy miesiąc postanowiłam, że zrobię osobny kalendarz i tutaj nic nie podpisuję, po prostu same kratki zaznaczam kolorami, kiedy jaka matura będzie. I jak widzicie, na moje nieszczęście jedna kratka jest przepołowiona, ponieważ i rano i po południu piszę dwie matury i jestem z tego powodu strasznie nieszczęśliwa i jeszcze zepsuło mi to całą moją piękną kalendarzową stronę, no ale to też sobie oczywiście koloruję. I podobnie jak poprzednio robię sobie takie długie linie zakreślaczami, ale tym razem nie po to, żeby podpisać przedmiotami, a datami i w sumie przedmiotami, z których danego dnia będę miała maturę. Powiem wam, że strasznie dziwnie czułam się pisząc to, bo zawsze te matury wydawały się dla mnie takim odległym terminem, ale jak zaczęłam sobie to wszystko planować i zapisywać, to zrozumiałam, że okej, to niedaleko już. I przyszedł czas na ostatnią stronę, w sumie to kilka. W moim przypadku na każdy przedmiot maturalny rozpisuję sobie i poświęcam mu całą stronę i wypisuję tam wszystkie działy albo na przykład lekturę i zagadnienia, które muszę sobie do tej matury powtórzyć i robię im taką osobną listę, żeby sobie potem pozaznaczać, co już przerobiłam, a czego nie. Było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli się zainspirujecie, to dajcie mi koniecznie znać i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!